ja słyszałem w ogóle, że były takie rozmowy w Prime, to już nie będę mówił tam od kogo, że właśnie albo Jaś Kapela, albo Robalini, albo nie walczymy, że jakby, bo ja się dogadałem przed walką z ciosem, a po ciosie było właśnie chęć zmiany przeciwnika. Morale mi spadły, jak widać, ale ostatecznie jestem tutaj, mówię, jak masz być wkurwiony bez przeciwnika, już chciałem być w tych gladiatorach, ale na szczęście uratowało mnie to, że policja chciała mi samochód na lawetę skolować, mówię, dobra, to już nie będę taki, nie zostawię Tapczana bez rywala. No i jeszcze ciosa trzeba spłacić. Dlaczego? 95 tysięcy, bo 5 na urodziny. Nie, no co ty. Z ciosem nie było przyklepane. Ja jasno powiedziałem, że mam to być aneksowane do umowy z Cloud i on tego nie pociągnął tematu, także ja się nie poczuwam. Ja jestem takim człowiekiem, że jakbym się założył i bym przegrał, to bym mu dał tą kasę, ale to nic nie był pociągnięty temat, nie było spisanych aneksów z federacją, także się do tego kompletnie nie poczuwam. No ale był tu cios. Gadałeś z nim o tym, czy... O tym akurat nie gadałem, ale on wie, jakie jest moje stanowisko, no. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez PaySafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Że na tym Prime Show MMA, tylko ja chcę walczyć w MMA. A tylko ty chcesz się przytulać z chłopcami. Tylko ty masz jedną rundę, tak? Nie, nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o Paramaxila, to już byli przytulani, kurwa, i mordą, i wszystko. Bo ty się nie chcesz przytulać, ty tylko... Nie, z Jasiem Kapelą, no, szanujmy się, to nie jest Jasiem Kapelą, no. Jasiek z Paramaxilem biją się w pierwszej rundzie w formule K1, w drugiej w MMA, a w trzeciej w boksie. Nie, to nieprawda, mieliśmy się losować trzecią rundę, zresztą nie będzie jej... Bo wiadomo, że w MMA... Będzie losowanie w trzeciej rundzie, ale pierwsza K1, druga MMA, tak? No i podobno, uważasz, podobno, że trzeciej nie no powinno być. No bo się być. Boi MMA, no taki z niego kozak, co się boi poprzytulać, tylko ten... Po... Ja nie chcę się przytulać z Jasiem Kapelą, kurwa, tylko nie no. Bierz mefedronu, proszę cię, papszym, bo słyszałem, że w mefedronie lubisz robić różne rzeczy chłopakom. To są pomówienia. A ja no. Jestem. Wiesz, ty lubisz mefedron. Ja lubię mefedron, jesteś, ale nie lubię... Jesteś królem tego specyfiku, ja nie lubię normalizowania żadnych używek, więc nie przypinaj mnie do niczego. Żadnych używek nie lubisz? To jest twoje oficjalne stanowisko? Ja uważam, że no nie powinno się normalizować żadnych używek, wszystko jest dla ludzi, tylko dawka, czyli trucizny. Ale ty ale nie to lubisz. Nie jest moment, żeby to normalizować. Tylko jak padniesz w pociąg. Jakie to ma znaczenie, co ja lubię? No nie zaglądam ci do łóżka, nie zaglądam ci do portfela. Nie interesuje mnie to, co tam sobie robisz. I tak samo nie powinno ciebie to interesować. Mnie, no. Ja zastanawiam się, co to jest za pociąg, który a w ogóle, tak padł właśnie, ciągle. Mieliśmy się bić w K1, w MMA i w boksie, a Jaś Kapela na mnie ze sprzętem wyskoczył w kiblu. Zaatakował mnie mopem. To on mnie zaatakował. To nie ciebie, nie ciebie jedynego dzisiaj. Bo ty jesteś śmieciem, którego ja muszę posprzątać. Po prostu, dlatego wziąłem mopa do tego. A śmieciarka tam już podjechała. Czemu tutaj przyszedłeś, Jasiu? Słyszałem, że na poprzednim panelu ktoś nazwał mnie homoseksualistą. Mam tutaj dokument 20-stronicowy. Ale tu dokument jest dokument potwierdzający bycie biseksem. Nie masz tego potwierdzający. Kurwa, potwierdzający. To nie jest badanie wariografem, co? To jest badanie na świrografię potwierdzone przez biegłego sądującego. Nie ma co się wstydzić. Wiadomo, to nie wstyd, Wojtek. Halo. Nie wstyd, ale biseks. Nie ma czegoś takiego jak biseks obecnie. Jest to panseksualizm. Co do Lasika, jestem bardzo zainteresowany. Pizda, ty, kurwa, gościu przyszedł z pięcioma ochroniarzami, kurwa. Ja jaka pierdolę, to jest pizda jebana? No, dobra, nie, słuchaj. Przychodzę zawsze sama, tak cipa, kurwa, wyzywa wszystkich. Słuchaj, przychodzi z ochroniarzami. Słuchaj. Jesteś jebaną pizdą, przyszedłeś kurwa. Do mojej federacji, więc odkaj pizdę, kurwa. Co ty takiej twojej federacji? Nie, ty, ja jestem od pierwszej gali. Ja tu jestem chuj, od pierwszej ale gali. Ale jesteś śmieci, poszłeś jebany. Na wszystkie moje warunki. Boks? Boks, bo się obstrałeś MMA, kurwo, jebana. Na wszystkie warunki poszłeś. Kurwa. I ty jeszcze coś mówisz? Nie chcieli cię wziąć do High League, bo jesteś jebaną parówą. Ja bym, kurwa, nie poszedł do High League'a, wiesz? A tak prosiłeś, tak, kurwo, tak jebana. Prosiłem, tak samo jak ty, kurwa, ruchałeś nauczycielkę w szkole, kurwa. Ale chłopacy... A widzisz, ty nawet głównej roli tam nie miałeś, bo jesteś kurwa. Jebaną pizdą. A ty jesteś, na statystę do szkoły TV. Chłopcze, kolar Lasik. Ja się wybiłem bardziej niż ty, kurwa. Kolar Lasik. Jesteś tu, kurwa, dzięki mnie, że się zgodziłem, kurwa, na walkę z tobą, bo miałem innych rywali. Lasik, kolar, a wiecie, że wy macie z zawiązanymi oczami. Nie, ja się na to nie godzę. Ja mało tego. Kurwa, co? Co, kurwa? Ja mu przyszedłem wyjebać, śmieciu, kurwa, co? Kupiłem. I ochrona, kurwa. Ty, kurwa, jesteś kolejny, kurwa. Ty taką wiesz za co, kurwa. Pizdą, kurwa. Wiesz za co, kurwa. Wyzywasz... No co, kurwa? No co, kurwa, taką pizdą jesteś. Wyzywasz, kurwa. No co, kurwa?
Nie rzucajcie, nie rzucajcie jedzeniem. Kolan! Kolan! No to chodźcie jedzeniem, kurwa! No kurwa, no ale nie jedzenie! Chodźcie na face to face, kolar! Zapraszam na face to face. Kolara! Na noc kolara uważaj! Chodź, Lasik! To nie daruj, jak to znowu wykluczysz. I nie rzucamy jedzeniem, bo Tomek bez rąk mówi, że będą kary. Rzucamy mikrofonami w leda! Kurwa! Spójrzcie sobie w twarz, bo nie będziecie mieli okazji w walce. Kurwa, nie jedzenie. Ej, stańcie tu. Chodź, kolar. Kolar. No kurde. To jeżeli się nie godzi na zasłanianie oczu, to nie ma tej walki. I chodź na imieniny, kurwa. Poprzednie walki ważyłem 6 kilo, teraz przyszedłem 10 i cię rozpierdalam. No i gdzie spierdalasz? No chodź tu, lamusie jebany. No taka miejsce. Pizda jesteś, wyzywasz wnecie, a później kurwa, się za ochroną chowasz. Idźcie kurwa dalej, kupuj followersy u tureckie. Dobra, ale musimy ten temat poruszyć. O, chyba nie zdążę. Pojebało cię kurwa! To Hajlik cię nie chcieli wziąć, bo jesteś śmieciem jebał. Jesteś w dupie i będziesz w dupie, jak się nie ogajniesz. Nie oblewajcie się, bo się, kurwa. Tu jest sprzęt. Świniarni jesteśmy, kurwa? Żeby bałagan tu, kurwa, był? No, kurwa, nie macie, no, kurwa, kultury, kurwa? No, kurwa, no i ochrona. Nie da napierdalaj, kurwa, masz. Jak ktoś mnie obleje, Agenta, to ciebie, kurwa, cegówka na łeb nie spadła na budowie czasami? Co chciałeś? Co, kurwa, co? To jest teraz, kolejna kurwa, pizda powiem. Z tyłu, kurwa. Śmiedź jebany. Nie, kurwa, ty swoją głową nie mieszasz, bo kurwa, petuniarce, kurwa, czasami jak komendu. Jak coś mówię, to kurwa się tego nie wpuszczajmy. Nie mieszasz, kurwa. Nie? No, a mi się wydaje, że to ostatnio tak ci się pojebało, kurwa, że jednak mieszasz, kurwa. Dobra. A czemu ty oszukujesz ludzi? Ty mówisz, że ty was robię? Czemu oszukujesz ludzi? A co ja o tobie? Kto oszukuje ludzi? Że ja cię, kurwa, oplułem. Dobra, kolor, siadaj. Dobra, pogadamy zaraz, bo kurwa napierdala. Siadaj, kolor. Pagieta, o co ty z Darkiem Lwem się przed chwilą pożarliście? Generalnie Darek stwierdził, że ja go oplułem ostatnio. Generalnie to kurwa byś się w końcu przyznał do czegoś, kurwa. Nie pierdolisz non stop, kurwa. Generalnie, ty generalnie, słuchaj, kurwa. Powiem ci tak. Kapela czy Robalini bardziej zasługiwali. Nie przerywaj mi, kurwa. Dobra, powiem ci tak, oni kurwa. Ja cię w ogóle nie rozumiem. Na oplucie, ja cię w ogóle nie rozumiem, kurwa. Czy ty myjesz, kurwa, włosy w tym paramiksie, kurwa? Nie myję, potwierdzam, że nie myję. Nie myjesz, kurwa, bo cię nie, kurwa, ja nie rozumiem, czy ty, kurwa, gamuj. Generalnie ty w ogóle nie masz pomysłu. Generalnie. Ty skapowałeś moją stylówkę ze swojemu. Kurwa, jesteś rozjebany za to, co robisz, rozumiesz? Co ja jakie masz dowody, kurwa? Dowody, kurwa. A co ty na policji jesteś, kurwa, że dowodu chcesz? Kurwa, oszukujesz, kurwa. Nie rób ludzi w chuja, kurwa. Zaraz stanę i ci naprawdę napluję i będzie faktycznie. Zjebałeś? Lubiłem cię, Bagieta, kurwa. Byłem twoim fanem. Ale ja cię od teraz, kurwa, jest duża krecha i dostaniesz pierdol za to, co zrobisz, rozumiesz? Naplułeś, nie wiem, czy, kurwa, dokładnie ty, ale twoja ja nie wiem, czy wszyscy kibice wiedzą, o co chodzi. Generalnie Darek ma pretensje do Bagiety o to, że jak schodził po przegranej walce na fejmie, że Bagieta podszedł z ekipą. Mi go opluł, że? I oto chłopie, Darek chłopie. Ma żal straszny ty, do kurwa, teraz się nie boisz, ale kurwa, za chwilę, kurwa, kleksa tu jebniesz, kurwa, na środku. Nie, nie jebnę. Nie, kurwa. Bo jakbym się ciebie bał, takiego małego ryba, do tego, kurwa, to by nie brał walki, jak kurwa. Jak dis, to przynajmniej to na tej drukarce coś robi, kurwa. A ty co robisz, kurwa? Jedynie, kurwa, tą łebą, kurwa, grzywą, kurwa, stojącą, kurwa, cement mieszasz, kurwa, w tym. Słuchaj. Nic poza tym, kurwa. Ty tak walczysz w oktagonie, nie? Jak mały lew, kurwa, Simba uczy się ryczenia, kurwa. Mały Simba to cię wpierdoli, kurwa, na śniadanie, ty, kurwa, kałmuku, kurwa. Ja wiedziałem, że panowie mają tarę. Tygrys jest groźny, kurwa. Jeszcze groźniejszy od lwa, kurwa. Zobaczysz. Tygrys to jest, kurwa, taki malutki przy lwie, kurwa. Zobaczysz, kurwa, będzie spierdalał z klatki, kurwa. Gorzów Wielkopolski, 13 kwietnia. Lew jest groźny! Za mój team! Za to, że się opluli mój team, kurwa, będziesz zniszczony. Ja nie oplułem żadnego teamu, że na ani policji siebie. Też powiesz, ja nie, kurwa, tylko koledzy? Wypierdalaj, kurwa, stąd! Darek!
Capello bardziej zasługiwał na plucie niż ty. Ja miałem, mam do ciebie szacunek. Wypierdalaj, kurwa, znieważ. Mam szacunek do starszych i nigdy bym cię, kurwa, nie opluł. Ja też jestem, kurwa, starszy i co? Jak masz do mnie szacunek? Proszę pana, muszę... Darek, naprawdę, możesz mi wszystko, ten, że przeklinam, że... Szanowny panie. Ten, ale nigdy bym cię, kurwa, nie opluł. Nigdy. Osoby, które mnie znają, wierzą w to, że ja tego nie zrobiłem. Bagieta, skądś pierdol? Ja nie wiem, czy ty po prostu od tego ciosu z wiatru poprzekrętało ci się w głowie, kurwa, że po prostu myślałeś, że z nieba ci deszcz leci, kurwa. Bagieta, ja cię, kurwa, w ogóle nie rozumiem. Zrozum, kurwa, czy ty myjesz włosy w Paramamiksie, kurwa, czy jak? Nie, sobie pomalowałem na czerwono, bo miałem taki, kurwa, kaprys. Ale też nie wierzę, że Bagieta kogoś opluł, jeszcze starszego. No Bagieta, kurwa, taki nie jest, no. Co, zarzucasz kłamstwo Darkowi? Tak. No nie wierzę, że Bagieta... Kurwa, nie możesz za kogoś poświadczyć, kurwa, ja pierdolę, wychodzisz... Ale mówi mi, wyobraź, znam sobie, go, znam go, wyobraź mówi sobie mi... sytuację, ale... kurwa, wychodzisz po nokaucie, kurwa, widzisz jego mordę, jak się drze, kurwa, na 5 metrów u góry, kurwa, zryja mu leci, kurwa, jak lamie pierdolę. Ej, a to ale może to przez słuchaj, przypadek, dalej, może ale przez to przypadek, czekaj, nie zecina karą na mordę. Ale teraz no, mówisz, ale poczekaj, ale nie odlułem. Tak, kurwa, zrobić, kurwa. Ale teraz ja, mówisz, że mu wyleciało z mordy. No, chlapało mu z mordy, nie ma się opił, Gwiadarek, kurwa, odbył jedna wersja wydarzeń, nie? No, czy mu wyleciało z mordy? Kurwa, zrozum, kurwa. Mordę dar, leciało mu z mordy, a reszta pluła, kurwa, rozumiesz? To kto jest, pluł? Kurwa, to reszta. To jest, ale co to znaczy? Jego kumfle, ja nie to jest odpowiedzialność zbiorowa? Kto pluł? Cały, kurwa, ty nie plułeś, to kto cały pluł? Cały team, kurwa, miał pochalaj. Ja nie mogę podświadczyć za każdego, no, pojebany, bo jakby był normalny, to by powiedział, kurwa, nie róbcie tak i tyle, no i bym mu, kurwa, honor oddał, kurwa, bo tak jak mówię, lubiłem Bagiety, jest fajny gościu, kurwa, byłem jego fanem, ale Darek, zajmowałeś sprawę, kurwa, no, taka prawda. Darek, ale o to nie możesz mnie posądzić, że cię oplułem, bo ja cię, kurwa, szanuję i na pewno cię, kurwa, nie oplułem. Ja ci mówię tak, a ty mi mówisz tak, no ja pierdolę, no nie, kurwa. Słuchaj, oskarżasz o nieprawdę, ale nadal mam do ciebie szacunek, bo jesteś starszy. Ja też, kurwa, jestem najszy. Ja teraz taki tam piznę, kurwa. Panowie, to nawet da się wyjaśnić jedynie w kasie. Ja do ciebie, kurwa, nie mam szacunku. A Daro, możesz wyjaśnić, dlaczego używałeś, bo mi tak się ksywka Paramaxil kojarzy z tym, co Bagieta ma na głowie. I mówiłeś, że... A mi się pojebało, to miał być, czekaj, Teramix, czy jakoś tak? Komu ty masz kim? Termomix, o, sorry, kurwa. Pojebało mi się. A Termomix. Termomix, sorry, kurwa. Paramaxil, trenujesz ze Spinkim cały czas? Cały czas, no. Jesteś w gazie? No kurczę, w gazie, no to parę razy mnie, no nie jedna osoba widziała, no ale treningowym już pomału wracam na odpowiednie tory. Jasiu mnie nazwał przed chwilą Paralityksem, jak ty mu powiedziałeś? No Paralityks, słyszałem. Ty jesteś Jaś z Kapsela, a nie Jaś Kapela, no bo za parę srebrników wszystkie swoje wartości potrafi sprzedać, nie? Jakie wartości niby sprzedałem? No nie wiem, no, no za ile tam skakałeś u Stanowskiego? Za 10 zł? Za 50? 7 za 800 zł zarobiłem, bo jestem jedyną osobą, która u Stanowskiego dostała wynagrodzenie. A jakbym dał ci dychę, to byś opierdolił na przykład dla Japsza na petardę? No z tego nie, co... Nie, w te wasze polskie zagrywki nie mieszajcie, tylko... 10 zł. Sobie okay? Róbcie. Dobra wypłata reprograficzna? Nie, nie stać cię. Ja się ciebie nie boję, Dareczku. Ale... Z tego co widziałem, to ty lepiej robisz lodo niż walczysz, więc nie mogę się doczekać. Dobrze, rucham się w oktagonie. Tylko nie bierz mefedronu, bo jeszcze mnie wyruchasz. Jasiu, ale to ty lubisz mefedron brać, kurwa, na imprezach, Jasiu. Przyganiam go ciągarnkowi, nie? No, Jaś Kapela, Paramaxi, zapraszamy, spojrzycie sobie w oczy. Zacyjski chciał go złapać, spoczeniec. Spójrzcie sobie w oczy i może nie bijcie się przez chwilę. Paramaxil ma zdecydowanie lepsze warunki. Jasiu, dam ci 200 jak go przeliżesz, kurwa. Nie bierzesz mefedronu, cześć sobie. Dobra. Jakbyś tak się bił, jak robisz loda, to na pewno bym się bał, ale... Wyrucham cię w oktagonie wobec tego, spokojnie. To czemu się boisz MMA? Czemu K1 tak ten chciałeś, Bajto? No bo kurwa, nie chcesz z tą przytulać, stary. Masz lustro w domu? Masz lustro w domu? Mam, wiem, że jestem piękny, więc boisz się, że się podniecisz po prostu, myślę.
Tylko jeszcze przerwę, bo Lasik tak naprawdę, ja mu dałem ochronę, bo trzy osoby podeszły do mnie i powiedziały, że się obawiają Lasika. Dzisiaj... Obawiałem Lasika. Kto to był? Obawiają się Lasika, dlatego dałem ochronę, żeby pilnowali Lasika. To były mrówki? Bardzo mocny liść. Dobra. Chodźcie tu, siadaj tu, kapela. Kaczor. Na pewno. Jesteś tą najmą. Chciałbyś, zazdrościsz. Kaczor, tu na czacie mówią, że ta lepa i tak nie ruszyła kapelę. Nawet nie umiesz. Że dalej 2-0 dla kapeli. Nie wiem, ja na przykład się wkurwiłem. Bo była walka Jóźwiak-Muran. Postawiłem na Jóźwiaka, wniósł protest, tak? Powiedział, że się sędziowie przechylają do niego, ale żeby zrobić loda dla Bukmachera, to wycofał protest całkowicie, żeby po prostu, no wyjebał ludzi na kasę. Nie, wyjebałem ludzi na kasę. No powiedziałeś, że ten protest przeszedł na twoją korzyść. Przeszedłby na moją korzyść, ale nie, no to dlaczego nie chciałem wspólników dokładać problemu, bo musieliby wycofać werdykt. No ale przecież i tak jest wyjebany tamten Bukmacher, to co za różnica? Ale wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział, że będzie wyjebany. Wtedy się kończyła prime umowa, nie chciałem wspólnikom robić pod górę. Czyli wolałeś na ludzi się wyjebać, co cię postawiło. Wolałem, żeby moi wspólnicy, z którymi ciężką pracą budowałem tą firmę, czyli o ludziach nie mieli problemów. Nie, myślałem przede wszystkim o własnej firmie. Czyli nie myślałem też o sobie. O prime w sensie, myślisz, czy że o jest łatwo teraz z tym żyć, że mam wpisane, że przegrałem z tą starą kurwą jebaną? Myślisz, że to jest dla mnie miłe? Ja schowałem własne ego i się postawiłem za wspólnikami, bo jestem osobą honorową. I nie mam kurwa z tego złotówki. Jeszcze tej starej kurwie musiałem kurwa dołożyć za walkę, której nie wygrał. Także już mnie nie denerwuj tutaj, bo naprawdę mnie zaraz denerwujesz. Ja. Dzień dobry, siemanko, cześć. Dzień dobry. Czy to Arek Tańcula po drugiej stronie? No, a jak myślisz? A z kim ja rozmawiam? Z kim ja mam przyjemność? Ja nie przestaję marzyć. Pańcula chyba. Tak. O, jest kurwa mój piękny. Słuchajcie, na dzień dobry to w ogóle chciałem przywitać całą społeczność, wszystkich społeczność twitterową, którą ostatnio bardzo polubiłem. W ogóle to macie bardzo przytulne, kurwa, i kolorowe studio, takie teletubisowe, kurwa. Michał, ty taki zielony jak Gypsy, kurwa, Kutafiusz, to chyba Twinkie Winkie. Ale jajać, Pańcula. O, kurwa, umiesz coś więcej powiedzieć? Ty chyba, żeby tymi kolorami chcecie coś nam powiedzieć z dziadzią, kurwa, już w jakiej... Ale dla ciebie, bo ty lubisz takie kolory, żeś miał lepszy odlot, żeby było kolorowo. A, to jest jakiś wasz oficjalny coming out, tak? Nie, generalnie ja ci, Tańcula, powiem, co to jest. Idzie wiosna, kurwa, radosne, kurwa, kolory. Trzeba przywołać wiosnę, bo już mam, kurwa, dosyć z tej zimy pierdolonej. Wiosna. Robić, kurwa, ogień codziennie. Dlatego takie kolory, bo idzie wiosna i się cieszymy. Nie, to dlatego, że jest fajnie. W końcu coś fajnie powiedziałeś, Bagieta. Kurwa, zgadzam się. Człowieku, to jest szaro-białe studio, naćpałeś się i widzisz kolory. Arku, dzisiaj z tobą rozmawiałem i zadzwoniłem, byłeś na lotnisku w drodze do Istambułu. I tak, powiedziałeś mi, że nie będziesz walczył z Kasiuszem w dużych rękawicach. Co się wydarzyło, że zawalczysz? No ale ja się nie widzę z nim w dużych rękawicach. Na moim kontrakcie są małe rękawice. Ogłoszona walka jest w dużych Znowu rękawicach. Się naćpał. Ogłoszona jest w dużych... No nie wiem, poczekaj, poczekaj. Czekaj, na moim kontrakcie... Aha, czekaj, zapomniałem. Ja kurwa nie dostałem jeszcze kontraktu. Ja pierdolę, słuchajcie, jakby kurwa ktoś chciał napisać podręcznik, jak nie zarządzać kurwa federacją, to powinien brać przykład z was, naprawdę, z waszych działań. Ja nie mam żadnego kontraktu jeszcze. Ale nie gadaj, że znowuż zbroję obstrałeś, kurwa, nie? Weź, wypierdalaj, stór pizdy na Ardeteńczyków. Czekam na ciebie, Areczku, żeby cię przywitać chlebem i solą, nie? Naprawdę, kurwa, nie mogę się doczekać na ciebie. Dziadzia cię tu przywita chlebem i solą. Arek, jeżeli chodzi o umowę... Dziadziuś, kochany, oddałeś 100 koła, kurwa, Adrianowi? Twoje słowo jest tyle warte właśnie, kurwa. Wyjebane, ja mam w niego tak samo jak w ciebie. Stary, to ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle, wiesz, czy ja dostanę tą walkę, bo na razie to jesteśmy ugadani na słowo, a jak twoje słowo jest chuja warte, to ja nie wiem, co z tego no, będzie. Moje słowo jest droższe niż pieniądze, jakbyś tyle nie śpał i troszeczkę, kurwa, czytał grę i słuchał to, co ja mówię, że nie przyklepałem zakładu, że miał być aneks w umowie i tyle. Jeśli taki kol ja kłamie, a aneks jest podpisany, to chętnie niech mi federacja te pieniądze zabierze, ale takiego aneksu nie ma. A co do umowy, tylko dodam, Arek, że twój menadżer Filip Bonkowski
Borkowski ją otrzymał, więc... Nie, Artur Buś jest jego menadżerem. Ale to nie jest mój menadżer, kurwa. To a, to Elona. Wy tam macie burdel niezły, kurwa. Wy tam niezły burdel macie. No nieważne. Dostałem się pomylił. Ja już prostuję, że to nie, Artur... Nie, bo chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj były dwa telefony i była walka o to, kto będzie przeciwnikiem dla Kasusza. Wiem, że tutaj Alan Kwieciński przyszedł, z czego Lasik zaczął się oglądać dookoła. Nie przejmuj się, bo tu jest ochrona, więc git. Natomiast fakt, że Artur Gwóźdź otrzymał już tą umowę. Powiedz mi, jak widzisz ten pojedynek, no bo to jest jednak formuła Kasiusza, pięściarstwo. Słuchaj, ja to wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, że mamy kontrakt na dwie walki. Kolejna będzie w K1 mu wpierdolę. A w ogóle, jak mu wpierdolę w boksie, to będzie taki wstyd, będzie miał taki wstyd ten Kutasiusz jebany, że jedyne, co będzie mógł zrobić, to wystartować, kurwa, w turnieju gladiatorów. Ty, a w ogóle, słuchaj, taka beka, jak istniał od 4 dni bekę, kurwa, z dziadzi, że powinien wystartować w turnieju gladiatorów i chuj mnie posłuchał, debil, to wziął na poważnie. A Kasiusz, co ty powiesz Arkowi o tej walce? Cicho. Co ty jesteś w stanie mu teraz? Bo wiem, że wymieniacie się uprzejmościami bardzo często. No, czy to jest ćpun po prostu. No teraz wyjebał, nie wiem, do Turcji po co? Zęby robić, co tam, kurwa? Naćpać się. Cycki. Cycki. No nie wiem, po co ty tam do tej Turcji pojechałeś? Ej, kurwa, po chuj robić zęby, jak i tak się bije się w oktagonie. No ja nie mam tak zębów i jak mi ktoś wybije, to jest zajebiście. Pedron mu wyżej tak zęby. Kasiusz, ty się kurwa wypowiedzieć nie potrafisz normalnie. Ja się nie dziwię, człowieku, że Fortuna zerwała z wami umowę, bo ty kurwa nie umiesz słowa Bugmacher powiedzieć dobrze, kurwa. Wstyd im było. Słuchaj, nikt z nami nie zerwał umowy. Tylko my sami wybraliśmy lepszą ofertę. Dziadzia, przestań pierdolić już. Rewanż w K1. No tu go napierdolę, a potem go jeszcze raz mu poprawię. A potem się kurwa obudzisz. No miejmy nadzieję, że ty się w końcu obudzisz, z tego kurwa tam marzysz, czy nie przestaje marzyć, tak? Taka nuta u ciebie jest? No wybudź się, przestań ćpać, wtedy będziesz normalnie spać, nie będziesz musiał siedzieć po nocach. Tylko jeden argument, tylko jedno to samo w kółko pierdolisz, Near Deltańczyku pierdolone. Człowieku, ale ty przecież to w kółko to samo cały czas robisz, przecież. Near Deltańczyk, ty tobie to jest, człowieku, elokwentny gość, jesteś pierdolonym australopitekiem, kurwa, nie. Jeżeli wiesz, co to w ogóle jest, kurwa, nie wiesz pewnie. Ciężko ciebie zrozumieć, wyjmij chuja z ust. I wtedy powiedz jeszcze raz. Więc Arku, jak będziesz chciał się wypowiedzieć normalnie, to napisz może tam na Twitterze, tylko nie naćpany, bo tam już ktoś cię podsumował, że kiedy ty śpisz, jak ty jesteś tam 24 na dobę. Wytrzeźwiej, miejmy nadzieję, że jak wrócisz już z tej Turcji, tam ci zęby zrobią, czy chuj wie co, to ci je wyjebie i potem ci poprawię. Skończysz pierdoli, człowieku. Będzie beka, jak dostaniesz wpierdol od pańsuli w twojej kategorii, kurwa. W twoim wymyśl, kurwa, stary, bije się w twoim boksie, idę do twojej formuły. Kurwa, wszystko, kurwa, pod ciebie. Pizdo jebana, bo się bałeś, w K1 się obcyrałeś. Tyle w temacie, kurwa. A teraz coś, jesteś na jakichś środkach, że skoro ty myślisz, że mi wpierdolisz? Jesteś pizda jebana, stary. Szkoda, zamknij mordę. Dziadzia, oddawaj 100 tysięcy, kurwa, ciosowi. Spierdalaj, kurwa, nie? Wy main event musieliście 2 godziny przed konferencją, kurwa, człowieku. To jest tylko dlatego, bo ktoś nam pokrzyżował plany, bo miał się Prime MMA, właśnie. To jest dokładnie Prime MMA. Łączcie go już, To jest, kurwa, jak nie powinno się prowadzić federacji, kurwa. Nie, jakbyś będzie miał kiedykolwiek jakąkolwiek federację, to byś wiedział, jak to wygląda, kurwa, ale ty, Areczku, nigdy nie będziesz miał, bo jesteś po prostu za głupi na to, także się nigdy nie dowiesz, kurwa. No. Tak to zawsze kurwa, ze swoim kolegą, szalonym reporterem, wszystko likowaliście, a w Prime nic nie zlikujesz, bo tu nigdy nie nic da. Nie wiadomo, kurwa, chłopie. Bo 3 godziny temu. Dobra, wyłączcie go, kurwa, bo już jest nudny, zjeb. Dobra, ja mam pytanie do Kuby Lasika, ponieważ nawet już zmieniłem menadżera przed chwilą, ale dlatego, że zobaczyłem Alana Kwiecińskiego, który tu wszedł. Czy ty masz mu coś do powiedzenia na żywo? No to dobra, no bo powiem, bo to, kurwa, trochę przesadziłem. Chcę przeprosić Alana za to, co powiedział. A się tłumaczy, jak z każdym, dobra, kurwa, zjebie jeban. Przepraszam za to, co powiedziałem, odkleiło mi się, kurwa, trochę. Wycofuję to, co powiedziałem. Na kolana, ale, kurwa, lamu się ale, jebany. Ale to... Lękaj, kurwa, ale na kolana, kurwa, lękaj. Bo faktycznie nie powinienem obrażać rodziny i za to cię przepraszam serdecznie, no, i sorry. Teraz lękaj. I sorry. Ja ci te przepych. A jeżeli, tak jak mówiłeś, że w 7-0 możesz mnie pokonać w boksie, to w 7-0 jestem na ciebie gotowy. Weź, już daj spokój. O kurwa.
Nie będę nic gadał, nie będę nic gadał. Odpierdolił, odkleiło mu się i tyle, nie? Odpierdolił. Każdy może mnie wyzywać, ale jeżeli ktoś tyka mojej rodziny, to po prostu dlatego nie daruję, cię przepraszam, nie? I sorry. To na kolana, kurwa. Każdego tak wyzywasz, nie? A później przepraszasz, lamu się jebany. Ja ci powiedziałem, że dopóki nie klękniesz i nie przeprosisz, to ci nie podaruję. Dobrze, okej, przepraszam. Brawo! Ta jebana, ja pierdolę. Alan, czy przyjmujesz przeprosiny? No słuchajcie, tak. Kurwa, wiadomo jest, że rodziny się nie tyka, jest, kurwa, wszystko ja ma swoje, gdyby mają swoje granice. Ja przesadziłem, sam, dlatego cię przeprosiłem. I to jest szczere przeprosiny. Kurwa, tak jest właśnie z każdym, kurwa, wyzywam. Kurwa, Mać, rozumiesz, odkleiło mi się trochę? Ale to Lasik. Się zawsze odkleja, kurwa, Lasik. Nie jest pierwszy raz. Dobra. Lasik, słuchaj. Lasik, dobra, Kolar powiedział, że jak klękniesz i go przeprosisz, to też ci krzywdy nie zrobi. Kolara nie będę przepraszał. A Bagieta, ty mówiłeś coś, czekaj, że ty nie będziesz sobie na mnie rekordu robić. No to dawaj, kurwa, w boksie na następnej gali. Kondonie zajebany, kurwa. Moi drodzy, zobaczymy teraz face to face. Chodź, zrobimy face to face. Zapraszam. Face to face. Chodź, Bagieta. Kurwa? Chodźcie. Powiedziałeś po walce z kamerą. No chodź, stań na face to face, Lasik. No chodźcie bliżej. No ale nie bijcie się. No chodź, Lasik. Nie dam ci tej atencji, kurwa. To sam sobie ją wezmę. No, już tak. No, zobaczymy. Karmili mnie stekiem skór. Wolałem siedzieć cykłoty i chuj. Czasem tak bywa, że nagi jest król. Zmieniłem easy. Znów na safety shoes. Znów na safety shoes, bo nagi jest król. Metka Amiri ukoi ci ból. Mi narkoleptyki są apple juice. I tylko to mi ukoi mój ból. Karmili mnie stekiem skór.